Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować fantastyczne narzędzie coachingowe, które służy do wyznaczania priorytetów w życiu, do poukładania sobie wszystkiego w naszym życiu, przyjrzeniu się tym obszarom naszego życia, które są dla nas ważne i przyjrzeniu się, jak wyglądają nasze relacje, jak wygląda nasze zadowolenie z pracy, czy z naszego zdrowia, czy rozwoju osobistego. I właśnie tym narzędziem jest koło życia, zwane też kołem priorytetów. I ja Wam dzisiaj pokażę, w jaki sposób Wy to koło samodzielnie możecie wykonać w domu. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie. Ja mam na imię Agnieszka, to jest Akademia Technik Rozwoju. Dzisiaj o kole życia, zwanym też kołem priorytetów. Kiedy to koło stosujemy? Ja to koło stosuję często na swoich sesjach coachingowych, na pierwszym spotkaniu. To koło, możecie je sobie tutaj, ja mam je tutaj, ale Wy możecie, wrzucam Wam je teraz na ekran, to możecie zobaczyć, jak to wygląda. To koło zawiera takie najważniejsze obszary w naszym życiu. Oczywiście tutaj widzicie zdrowie, pieniądze, miłość, relacje z ludźmi, kariera, rozwój osobisty i dwa obszary są puste. Te obszary zwykle właśnie sobie samodzielnie wpisujecie podczas sesji, ale też nie ma przeszkód, żeby zmienić któryś z tych obszarów na taki, który Wam najbardziej odpowiada. I właśnie to koło priorytetów pozwoli Ci tym obszarom najważniejszym w Twoim życiu się przyjrzeć, zobaczyć, jaki jest poziom zadowolenia z każdego tych obszarów, co tutaj jest nie tak, co tutaj nie gra, co można byłoby poprawić i w jaki sposób można byłoby to zrobić. A może jeżeli poprawimy na przykład obszar zdrowia, to na przykład relacje z ludźmi również ulegną poprawie, czyli szukamy takich obszarów, które możemy łatwo poprawić, łatwo podnieść, żeby też satysfakcja w innych kategoriach, w innych obszarach naszego życia wzrosła. Wykonanie takiego koła życia jest pierwszym stopniem do tego, żeby wprowadzić harmonię w swoją codzienność, żeby naprawić to, co nam się nie udaje, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest tak dobrze, albo jest tak źle, jak nam się wydaje, i żeby to sobie też wszystko w głowie poukładać. Więc ja za chwilę pokażę Wam, jak takie koło możecie sobie samodzielnie w domu wykonać. W takim razie, w jaki sposób wykonujemy to koło? Tak jak widzicie tutaj na ekranie, mamy 8 obszarów tego koła, 6 wypełnionych przeze mnie, 2 do uzupełnienia przez Was. Najważniejsze obszary, którymi chcecie się zająć w swoim życiu. Oczywiście możecie zamienić to, co ja tutaj napisałam, na przykład, nie wiem, kariera nie jest dla Was w tej chwili ważna, ponieważ nie pracujecie i możecie sobie to zamienić na szkołę czy studia, bo to jest dla Was ważne. I teraz określ w skali od 1 do 10 w każdym z tych obszarów poziom Twojego zadowolenia. Przy czym 1 to jest najmniej satysfakcjonujący i 10 to jest super, świetnie. Także teraz jest czas dla Was na to, żebyście sobie zakreślili ten Wasz poziom zadowolenia na takim kole. To koło możecie pobrać z mojej strony, instrukcja jest w opisie filmu, albo samodzielnie na kartce narysować. Natomiast ja też wrzucam te wszystkie pytania, o których tutaj wspomnę, bo tutaj teraz wspomnę tylko kilka pytań, które warto sobie zadać, a na mojej stronie jest pełna instrukcja tego, jak to koło wykonać. Dobra, słuchajcie, ja tutaj trochę tak na Was grałam, ale pokażę Wam, to są zupełnie takie jakieś przypadkowo zaznaczone rzeczy, natomiast chodzi o to, żebyście widzieli, jak należy to zaznaczyć. Tutaj oczywiście trzeba wpisać jakieś 2 obszary, tak? I no, przyglądacie się, patrzycie na to koło, jak daleko na tym kole ja mogę zajechać. Możecie takim pierwszym pytaniem, które warto sobie zadać, co czujesz, jak patrzysz na to koło? Właśnie, jak daleko na tym kole możesz zajechać? Jakie pierwsze myśli przychodzą Ci do głowy. Teraz odpowiadacie na szereg pytań i wybieracie sobie jeden obszar do głębszej pracy. Ja Wam te pytania tutaj wrzucam na ekranie. Tak jak mówiłam, te pytania można pobrać sobie ze strony
z mojej strony, instrukcja w opisie filmu. To są takie pytania jak: który obszar jest dla mnie najważniejszy, który obszar jest ważny dla moich bliskich, który obszar chcę poprawić w pierwszej kolejności. Słuchajcie, kiedy sobie odpowiecie tak szczerze na te pytania, to rozjaśnią wam się pewne sytuacje. Może się okazać, że pewne konflikty w waszych związkach, czy to, co robicie, coś, co wam się nie udaje, właśnie wynika, bo nie macie tej harmonii, bo coś tutaj nie gra, coś zgrzyta. Także jeśli sobie szczerze odpowiecie na te pytania, to naprawdę bardzo, bardzo dużo wam się rozjaśni w głowie i będziecie mogli sobie zacząć układać też pewne rzeczy według tego, jak byście chcieli, bo zauważcie, że jest tak w naszym życiu, myślimy, że coś chcemy, wiemy, że coś chcemy, ale kiedy sobie tego nie przegadamy, kiedy sobie tego nie rozpiszemy, to mamy bardzo mgliste pojęcie tak naprawdę, do czego dążymy. Więc właśnie to koło życia, to odpowiedzenie sobie na te pytania i nawet rozpisanie tych odpowiedzi, tak wam wszystko fajnie poukłada. Jeśli mielibyście do tego jakieś pytania, czy chcielibyście się ze mną skonsultować, to ja was serdecznie zapraszam, możecie do mnie pisać, możecie się umówić ze mną na bezpłatną konsultację coachingową. Link do tego, w jaki sposób się umówić, jest w opisie tego filmu. No i cóż, życzę wam powodzenia i serdecznie was namawiam do tego, żebyście sobie takie koło życia spróbowali wykonać. Do zobaczenia.